Cześć, w tym wideo odpowiem Ci na pytanie, czy warto opóźniać, czy warto zwlekać z 30-dniowym terminem wykonania badań lekarskich i psychologicznych, jeżeli zostałeś skierowany za nie przez policję, oczywiście za jazdę po alkoholu. I niestety, najnowsza praktyka urzędów miasta, przynajmniej z Dolnego Śląska, nie jest dla kierowców, a być może i dla Ciebie zbyt przyjazna. Zapytanie internauty, dość dramatyczne. W styczniu zeszłego roku zostało mi zabrane prawo jazdy na 1 rok i w tym czasie otrzymałem również z komendy policji skierowania na badania i psychologiczne, które według pisma miałem zrobić w ciągu 30 dni, 1 miesiąca. No, tak naprawdę te aktualne badania psychologiczne dopiero zrobiłem w lutym, czyli gdzieś tak po około roku. No, było to ze względu na zły stan zdrowia oraz, tak szczerze mówiąc, ze względu na brak kasy, brak pieniędzy na zrobienie tych badań. No, w moim rejonie koszt tych badań 520 zł. I wtedy nie stać mnie było na tak duży wydatek. No, dopiero w lipcu 2013 zrobiłem badania lekarskie i przedłożyłem cały komplet lekarski i psychologiczny do Urzędu Miasta z prośbą o zwrot mojego prawa jazdy. Czyli upłynął więcej niż 1 rok, na jaki zostało mi cofnięte to prawo jazdy. Natomiast w odpowiedzi otrzymałem taką informację, że muszę odbyć egzamin sprawdzający kwalifikację, ponieważ od momentu cofnięcia, czyli od stycznia 2012 do ustania przyczyn cofnięcia, czyli do lipca 2013, półtora roku, no czyli minęło więcej niż 1 rok i przywrócenie uprawnień, no w sumie chodzi o prawo jazdy, uzależnione jest od wykazania się posiadania wymaganych kwalifikacji, czyli powtórnego egzaminu na prawko. Czyli pamiętamy, że jak Ci zabierają prawko na więcej niż rok, no to jeszcze raz kurs, jeszcze raz egzamin w WORD-zie na prawo jazdy. Cytując dalej pismo, mając na uwadze powyższe, w świetle obowiązujących przepisów prawa, jedyną możliwością uzyskania przez Pana prawa jazdy jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sprawdzającego kwalifikacje. I dramatyczne pytanie, czy mam jakieś szanse na odwołanie? Odpowiadając na to pytanie, przeczytałem pismo z Wydziału Komunikacji, które ten internauta odebrał i wynika z niego, że już w maju 2013 roku została wydana decyzja o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi do stycznia 2013, czyli zgodna z wyrokiem sądu. Natomiast sytuację dramatycznie tutaj pogorszyło zrobienie badań lekarskich dopiero po półtora roku. Czyli pamiętamy, psychologiczne zrobił gdzieś po roku, natomiast lekarskie aż po półtora roku ze względu na brak kasy w lipcu 2013. Prywatnie wydaje mi się, że gdyby te badania zostały wykonane zaraz po roku, no urząd by je jakoś przełknął. Zawsze to się tam jakoś można wytłumaczyć kolejkami w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy, jakąś krótkotrwałą chorobą, no wymówki są z przysłowiową babcią, prawda, śmiercią babci nieograniczone, prawda, i urząd to z reguły łykał. No, to, że łykał, wiem, bo miałem kilka sygnałów z całej Polski, że takie drobne spóźnienia uchodziły na sucho, no byleby było jakieś pismo z wymówką. Natomiast po półtora roku tenże sam urząd stawia się przed faktem dokonanym. Czy coś pomoże? No, być może jakieś takie tłumaczenia oparte o stan zdrowia, no, może przyniosą efekt. Ale czy Ci się uda? Mam do tego duże wątpliwości. Natomiast jeżeli Ty miałeś identyczną sytuację, zabrano Ci prawko tylko na rok, natomiast badania zrobiłeś znacznie później, nie mówię tam o tydzień, dwa, tylko chociaż też mnie to interesuje, czy powiedzmy miesiąc, dwa, trzy, czy dłużej, no oczywiście koniecznie skomentuj ten filmik. Szczególnie daj znać, jak Ci poszło, jakich użyłeś tłumaczeń, trików, aby odzyskać swoje prawko bez robienia powtórnego kursu, no i oczywiście podchodzenia do egzaminu i wydawania no, kasy. Wejdź też tutaj na mojego bloga, badania lekarskie kierowców. Omawiam tam naprawdę całe mnóstwo z życia wziętych przypadków, praktycznie podobnych, identycznych z całej Polski. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, czyli wejdź na bloga. Jeżeli chcesz mojej konsultacji osobistej, niestety musisz przyjechać do mojej przychodni medycyny pracy we Wrocławiu, Wrocław Żernicka 215.